Cześć, dzień dobry, witam was, drodzy widzowie, serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Krecik również się z wami tutaj wita i was serdecznie pozdrawia. Jak już zapewne widzicie po tytule tego filmu, od dzisiejszego dnia i od dzisiejszego odcinka zaczynam walkę z kurzym ptaszyńcem. A więc jeśli chcecie zobaczyć, czego używam do walki z ptaszyńcem oraz w jaki sposób to robię, to zapraszam do oglądania. Ale póki co szybkie i pobieżne wyjaśnienie, czym jest kurzy ptaszyniec. Krótko mówiąc, kurzy ptaszyniec żywi się głównie między innymi krwią ptaków. Zwykle przybiera barwę szarą, przechodzącą do czarnej, ale po opiciu się krwią przybiera barwę czerwoną. Można go z łatwością zobaczyć wieczorem i w nocy, jak spaceruje między innymi po grzędach, w zakończeniach grzęd, czyli tutaj. Znajduje się on również między innymi w szczelinach, w szparach, różnych zakamarkach, ale znajduje się również na drabinkach od gniazd, a także w gniazdach, może pojawić się na suficie kurnika, albo i też nawet na zwykłej płaskiej ścianie kurnika. Może być dosłownie wszędzie. Dużą inwazję ptaszyńca można zauważyć gołym okiem nawet w ciągu dnia, ale póki co u mnie go w ciągu dnia nie widać. Widzę go tylko wieczorem w kurniku, jak świecę latarką po grzędach. I postanowiłem działać. Jeśli nie zadziałamy w samą porę, to ptaszyniec będzie nam męczył i męczył te kury. Później spada nieśność kur. Kury mogą być osowiałe i wiele innych. A czego używam do walki z ptaszyńcem? Jak widać, używam Exoltu. Cena jest dość duża, ale jeśli mówimy tutaj o zdrowiu, a nawet i życiu naszego drobiu, to warto od czasu do czasu w razie potrzeby zainwestować w taki Exolt, aby skutecznie pozbyć się kurzego ptaszyńca. Ale zanim jeszcze przejdę do działania z tym ptaszyńcem i podania tego Exoltu, to obejrzyjcie sobie jeszcze w tym filmie, jak wyjaśniam wam, w jak prosty, łatwy i szybki sposób można obliczyć, ile dokładnie będziemy potrzebowali mililitrów tego roztworu do podania naszym kurom. Więc tak, moi drodzy, teraz chciałbym wam powiedzieć i wyjaśnić, w jak prosty sposób obliczyć, ile dokładnie będziemy potrzebowali roztworu Exoltu do podania dla naszych kur. A więc działajmy. Oczywiście mam już tutaj przygotowaną karteczkę, aby wam tutaj ładnie to wszystko przejrzyście rozpisać. Ale zanim przejdziemy do rozpisywania, tutaj mamy coś ważnego na ulotce od leku Exolt. Mianowicie 0,5 ml roztworu podawanego dwukrotnie w odstępie 7 dni przypada na 1 kg mięsa kurzego. To się liczy na kilogramy, moi drodzy. W moim przypadku jest tak, że ja mam 60 sztuk wszystkich kur, a więc obliczamy to w prosty sposób. Piszemy 60 razy 2 równa się 120. Następnie piszemy tą liczbę, która nam wyszła, czyli 120 razy 0,05, czyli 0,5
i to się równa 6 i następnie piszemy 6 razy 2 i tutaj mamy wynik 12, czyli jest to 12 ml tego roztworu Exoltu. Ale muszę jeszcze Wam coś ważnego powiedzieć, o co chodzi z tą dwójeczką. Oczywiście musimy założyć, że jedna kura waży około 2 kg, a 60 to liczba naszych wszystkich kur, a ta dwójka to waga jednej z każdych kur. I w ten oto krótki sposób obliczyliśmy, ile dokładnie będziemy potrzebowali tego roztworu do podania naszym kurom, bo to musi być dokładna dawka i nie może być ani mniejszej dawki, ani większej. Musi być dokładna. Więc w moim przypadku jest to 12 ml. Więc tak, jak obejrzeliście ten filmik, jak tam wyjaśniałem i tłumaczyłem, w jaki sposób wykonać te obliczenia, żeby obliczyć, ile będzie nam potrzeba tych dokładnych mililitrów Exoltu, tam mi dokładnie wyszło, że będzie potrzeba 12 ml, ale nie powiedziałem tego, że to 12 ml nie będzie potrzebne nam na jeden raz, czyli na jedną kurację od razu, tylko wyszło nam tyle, że 12 ml będzie nam potrzebne na przykład 2 lub 3 kuracje. A na pierwszą kurację będzie nam potrzebne 6 ml, jak nam tam wcześniej wyszło, bo 60 razy 2 daje nam 120 kg wszystkich kur. I teraz 120 liczymy razy objętość tego Exoltu, czyli 0,5 ml. I wychodzi nam wtedy wynik 6 ml. I tyle, taką dawkę podajemy tutaj za pierwszym razem, czyli dokładnie odmierzyłem na strzykawce 6 ml. O. I teraz daję to do poidła. No i teraz, moi drodzy, oczywiście woda, ale to jeszcze nie wszystko, drodzy widzowie, bo ze względu na to, że moje kury dość dużo piją tej wody w ciągu dnia, bez względu na to, czy jest ciepło, czy chłodno, to i tak muszą być 2 pojemniki z wodą, co najmniej dzisiaj, aby się wszystkie napiły, bo samo poidło nie będzie wystarczać dla wszystkich ptaków, jak tak się wszystkie zejdą i zaczną pić. No a tutaj do tego garnka dam tak 2 ml tego roztworu Exoltu. Niech się wyostrzy obraz, tylko coś teraz ma, o, teraz ładnie złapało. Jest 2 ml, a więc to dajemy. Tutaj do garnka tak dużo tego preparatu, znaczy Exoltu, nie potrzeba, bo garnek nie jest taki duży jak poidło, więc tutaj 2 ml akurat będą starczyć, mam taką nadzieję. To tak, teraz już jest wszystko gotowe i uszykowane na wypuszczenie kur i to wszystko, co miałem zrobić, wykonałem przy Was na filmie. A więc bez żadnego tutaj gadania wypuszczam już kury, bo one się bardzo niecierpliwią w tym kurniku. Raz, dwa, trzy, kury wychodzą. Wychodzą te nasze orły zagrodowe z kurnika, a wręcz wybiegają, nie wychodzą. I pierwsze co, to oczywiście śniadanko. Śniadanko to podstawa, pewnie, że tak. Więc smacznego, kurki. Bon appetit. A później po śniadanku, gdy będzie Wam sucho po tym jedzonku, to się tutaj napijecie
wody. Tam jest takie pyszne, super lekarstwo, które wam na pewno pomoże. O, tutaj widzę, że jakieś ogórki sobie jecie. O, proszę. Super. Tutaj kogut Zenek, pokaż się, bo tak zazwyczaj umykasz gdzieś na filmach, więc się tutaj pokaż w całej okazałości. Pozdrów widzów. Masz też swoich fanów tutaj, którzy cię oglądają i uwielbiają. Także pokaż się. O, bardzo ładnie, cieszę się. Tutaj mamy oczywiście też koguta Stefana, który też pozdrawia. No i teraz tak, ktoś by mógł sobie zadać, kochani, pytanie, dlaczego Exolt podajemy właśnie kurom do wody, do picia, a nie robimy na przykład z niego jakiegoś oprysku, bo tak zazwyczaj jakieś lekarstwa czy preparaty wyglądają, że robimy z nich oprysk. No i odpowiedź jest taka. Exolt właśnie jest takim specjalnym, skutecznym roztworem do podania do wody kurom, który skutecznie zwalcza ptaszyńca. On, powtarzam, zwalcza ptaszyńca. A inne, na przykład lekarstwa czy preparaty, tego do końca nie robią. Jedynie zapobiegają, a zapobieganie od zwalczania się różni, bo zwalczanie to usuwa go w całości, żeby go nie było, a zapobieganie to nic innego jak robienie tego, aby utrudnić rozwój tego ptaszyńca. I taka jest różnica pomiędzy zapobieganiem a leczeniem. I właśnie zakupiłem po raz pierwszy Exolt dla moich kur, ponieważ nie chciałem eksperymentować z innymi tam środkami, preparatami. Inni też tak robili i później stwierdzili, że wydali o wiele więcej kasy na inne, mniej potrzebne środki na ptaszyńca, które za dużo nie pomogły. A później jak wpadły na Exolt, to jeszcze musiały wydać dodatkowo dużą kasę na zakup niego. A więc jak u was też zagości ptaszyniec lub już zagościł, to właśnie zakupcie Exolt. Ja też próbowałem już eksperymentować z innymi środkami, ale niestety nic to nie dało. Mam oczywiście też inny środek na ptaszyńca, ale on zapobiega ptaszyńcowi. Jest to preparat o nazwie Dergal. No ale jednak Exolt to Exolt. Ludzie go bardzo chwalą, jest on bardzo skuteczny, ale każdy ma swoje zdanie. Jeśli ktoś nie chce takiego drogiego lekarstwa kupować, to po prostu niech nie kupuje. I tyle. Nikt nikomu nie każe eksperymentować z innymi środkami. Każdy musi się sam przekonać na własnej skórze. Bo jedni będą chwalić, drudzy będą krytykować. Dzisiaj temperatura ma wynosić tak 24 stopnie i ma być słonecznie, bez żadnych opadów, więc mam nadzieję, że kury to na spokojnie wypiją to, co mają w poidle oraz tutaj w garnku. I najważniejsze we wszystkim jest też to, że jak podajemy ten Exolt tutaj kurom, to kury muszą mieć do wypicia tyle wody, aby wszyściutko do dna wypiły. Wszystko do ostatniej kropli praktycznie. Aby się nic nie zmarnowało, bo jednak ten Exolt jest drogi. I jak już, to kury muszą wypić wszyściutko. A później już po wypiciu tego przez kury nalewamy już samą czystą, świeżą wodę. I Exolt podajemy tylko raz w tygodniu. Jest to jedna kuracja, czyli jak ja dzisiaj podałem we wtorek, to już do końca tego tygodnia już nie podaję Exoltu, tylko
Następną dawkę Exoltu podam we wtorek za tydzień. I takie kurację trzeba właśnie powtarzać z Exoltem, czyli po 7 dniach, inaczej mówiąc po tygodniu i po 3 miesiącach. A jeśli komuś by przyszło do głowy, aby robić oprysk kurnika Exoltem na ptaszyńca, to nie jest to zbyt dobry plan, ponieważ Exolt nie działa kontaktowo, a przez krew żywiciela. Bo młode osobniki ptaszyńca wchodzą na nasze ptaki, aby żerować i żywić się ich krwią. I wtedy to młode pokolenie ptaszyńca bezpośrednio ginie. No i też istnieją dwa sposoby na podanie kurom Exoltu. Możemy zrobić bezpośrednio tak, że podamy wodę z tym Exoltem kurom do picia i tam już mamy dwie pierwsze chętne kury do picia, więc super. O, nawet trzy już. No a drugi sposób na podanie Exoltu to podanie tego roztworu każdej kurze i kogutowi indywidualnie do dzioba. Oczywiście to zależy też od tego, kto ile ma kur, bo jak na przykład 10 czy tam 20, to można dać każdej kurce lub kogutowi indywidualnie do dzioba i wtedy wiadomo, że każdy ptak przyjął ile trzeba tego preparatu. No ale ja mam tak 50-60 sztuk kur, więc jakbym miał każdą w kurniku łapać po kolei i dawać do dzioba, no to nie chciałoby mi się, więc wolę od razu dać wodę z tym Exoltem i po sprawie. No i co, moi drodzy, ja już się tutaj z wami będę niestety już żegnał, bo ten film już dość za długo trwa, a ja też nie lubię, jak moje filmy mają wychodzić krótkie, a wychodzą długie, ale tak to już jest, jak się rozgadam i przestać mówić nie mogę. Więc ja was serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, dziękuję, że obejrzeliście ten film i dziękuję, że jesteście na moim kanale. Dalsze relacje z walki z ptaszyńcem będą się pojawiać, więc oczekujcie i bądźcie na bieżąco, klikając ten przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem. Jeśli film się spodobał, to pozostawcie łapkę w górę, skomentujcie miło ten film, udostępnijcie dalej. No a my co? Widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Trzymajcie się. Cześć!